Dlaczego YouTube jest gorszy od Twitcha? Jak wiecie, od jakiegoś czasu przeniosłem się ze streamami całkowicie na Twitcha. Dlaczego tak zrobiłem? Od zawsze nie byłem fanem streamowania na YouTubie. Zazwyczaj przez to, jakie tam jest community i przez to, że nawet nie mogłem tam spokojnie posłuchać tego, czego lubię. Po prostu musiałem za każdym razem odpalać jakieś miksy piosenek, które nie powodują naruszenia praw autorskich. To nie ukrywam, mocno wybijało mnie ze strefy komfortu, przez co gorzej prowadziło mi się streamy. Od zawsze widziałem siebie bardziej jako streamera na Twitchu niż na YouTubie i też na Twitchu jest totalnie inna atmosfera, która mi osobiście bardziej odpowiada. Plus na Twitchu właśnie jest bardzo dużo możliwości dla streamerów i jest to bardzo rozbudowane w porównaniu do YouTuba, gdzie to właśnie na YouTubie to jest strasznie mało rozwinięte i no po prostu lepiej jest streamować na Twitchu moim zdaniem, a też na YouTubie od zawsze byłem i dalej jestem mocno ograniczany, jeśli chodzi oczywiście o mój content na kanale. Mój kanał jest głównie kojarzony z w sumie takimi trzema rzeczami, czyli Minecraft, anime i po części też Pokemony, bo też gdzieś tam średnich streamie robiło i w ogóle. I gdybym chciał robić na moim kanale na YouTubie streamy z innych gier, to po prostu wiem, że one by się strasznie słabo przyjmowały i niszczyłbym sobie kanał. Przez to ludzie, którzy właśnie są u mnie dla Minecrafta, mogliby myśleć, że tego Minecrafta będzie już coraz mniej i by sobie po prostu poszli, a tego bym bardzo nie chciał. I w sumie właśnie dlatego podjąłem taką decyzję o tym, aby właśnie przejść na Twitcha i czuję się z tym naprawdę okej. Czuję się tam o wiele lepiej jako streamer niż na YouTubie, ponieważ mam tam o wiele większy komfort i więcej możliwości. A ty co o tym sądzisz? Wolisz YouTuba czy Twitcha? Daj znać w komentarzu, a ode mnie na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się, bye!